Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Motywatorów. Mam nadzieję, że trzymacie ciepłą herbatkę w dłoniach i poświęcicie mi kilka najbliższych minut, bo temat, który dziś przygotowałam, jest naprawdę mocny. No to zaczynamy. Jak to możliwe, że Merlin i John, gwiazdy światowego formatu osoby, których życie w opinii publicznej było dalekie od chrześcijańskiego wzorca, trafiły do nieba? Austriacka mistyczka Maria Simma, kobieta, która miała łaskę kontaktu z duszami w czyściu cierpiącymi, te dusze nawiedzały ją i prosiły o pomoc, została zapytana przez dziennikarza Nika Elca, czy potrafi wymienić znane osoby, które według dusz są w niebie, kobieta powiedziała. Tak, mogę. Ta chrystusowa nauka jest bardzo ważna, jeśli tylko naprawdę chcemy być z nim tak szybko jak to możliwe. Dwoje ludzi, którzy przychodzą mi na myśl, musiało dużo cierpieć. Oboje mieli bardzo mało pokierowania duchowego w swojej młodości, a nawet można powiedzieć, że nie mieli go wcale. Około trzech lat temu dusze mówiły mi, że norma Jean Baker, której pseudonim sceniczny brzmiał oczywiście inaczej. Poszła już do nieba. A jakoś ostatnio dowiedziałam się, że John Lennon również tam jest. Został zamordowany przez mężczyznę, który wtedy cierpiał z powodu opętania i który później w więzieniu został od niego wyzwolony przez dobrego kapłana, który odmówił modlitwę egzorcyzmów przez mury dzielące go od więźnia. Tak czy siak, miłosierdzie Jezusa wobec całej trójki tych ludzi było bardzo obfite z pewnością obfitsze niż to nasze. Ziemskie miłosierdzie. Jednak w obu przypadkach mój znajomy musiał mi wyjaśnić, kim ci ludzie dokładnie byli, ponieważ gdy otrzymałam te nazwiska, nie miałam świadomości, że tych dwoje cieszyło się taką sławą. I tutaj warto wyjaśnić: Maria Simma dostawała karteczki z nazwiskami zmarłych. Ich bliscy bardzo często prosili o to, by powiedziała im, czy te dusze potrzebują modlitwy, Mszy świętej, czy są już w niebie, ponieważ Maria Simma. Miała, tak jak wspomniałam wcześniej, łaskę kontaktu z duszami w czyściu cierpiącymi, otrzymywała te odpowiedzi. Simma nie działała sama, była kierowana, miała kierownictwo duchowe. Simma była prostą kobietą, bez wykształcenia, a jej teologiczne rozprawy wprawiały w osłupienie uczonych. Rzeczywiście nie mogła ona wiedzieć, kim były gwiazdy tego formatu. Nie miała takiego kontaktu też może ze światem zewnętrznym, ponieważ mieszkała w małej wiosce. Nie sądzę, żeby oglądała telewizję, w tamtych latach nie było to popularne. Kochani, kto z nas pomyślałby, że Lennon i Merlin cieszył się szczęściem wiecznym. Po ludzku moglibyśmy wątpić, wielu z pewnością nadal nie dowierza. I tutaj nasuwa się na myśl cytat z Ewangelii świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście sami nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą, i taką miarą, jak Wy mierzycie, Wam odmierzą. Miłosierdzie Boże jest niezgłębione i niezrozumiałe dla człowieka. Bóg przebacza każdemu, nie należy jednak świadomie grzeszyć, uznając miłosierdzie za swego rodzaju polisę ubezpieczeniową. To tak nie działa. Bóg daje, rzuca nam koło ratunkowe każdego dnia, do ostatniego tchnienia jest nadzieja. Kiedy zatwardziała dusza w chwili śmierci zwróci się do Boga, ma szansę na ratunek, na życie wieczne. Tym ratunkiem jest właśnie życie wieczne, bo zbawienie przyszło przez krzyż, a na krzyżu Bóg poniósł śmierć za grzechy, które popełniliśmy wczoraj, dziś i które popełnimy jutro. Nieskończona miłość Jezus daje nam wolną wolę. Nie liczmy na to, że jakoś się uda. Żyjmy tak, jakby dziś miał być ostatni dzień naszego życia. I jak mówił święty Paweł w liście do Tesaloniczan, nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy, kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bólę nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miałby was zaskoczyć, jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Moi drodzy, pamiętajmy, bądźmy zawsze synami światłości i synami dnia. Nieśmy radość, szczęście i dobrą nowinę. Bądźmy światłem dla innych. To wszystko jest w nas i to dzięki Bogu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.